Czy zrobiłeś już kawał telefoniczny? Wejdź na teleprank.pl i wykonaj anonimowy kawał, wkręcając znajomych, a później odsłuchaj ich reakcję podczas rozmowy. Teleprank.pl. Anonimowe kawały przez telefon. Sprawdź sam. Ten film był prezentowany w nocnych wiadomościach w Ekwadorze. Na pierwszym nagraniu widzimy chłopca filmującego swojego ojca telefonem komórkowym. Wideo skupia się na tatuażu na plecach mężczyzny. Dziecko na chwilę odwraca aparat w swoją stronę, a gdy znów zwraca ją w poprzednim kierunku, rejestruje przerażającą twarz. Ludzie uważają, że uchwycił on jakąś istotę nadnaturalną. Pozostaje pytanie, czy nagranie jest prawdziwe, a może jest to tylko jakaś mistyfikacja. Może być to także błąd kamery, ale czy przybrał on taką formę? Tak czy inaczej, nagranie przyprawia odraszczenie pokoju. Następny klip pochodzi z krótkiej serii telewizyjnej o tematyce paranormalnej z lat 90. z Jonathanem Frakesem. Ponoć klip został do nich wysłany anonimowo. Wideo pokazuje nagranie z kamery bezpieczeństwa w fabryce. There are four black and white pictures. In the top right quadrant, a worker walks right to left through a gate. He disappears here in a flash of light at 11:16 p.m. The tape continued to run normally until almost 2 hours later. Then the victim reappears in a second flash of light, now in a fetal position. Then moments later, now crouching, he vomits, and seconds later, staggers right to left, out of frame. Na nagraniu w prawym górnym rogu widzimy, jak robotnik powoli przechodzi przez bramę, po czym nagle znika w błysku światła. Wszystkie kamery zaczynają szwankować. Kilka godzin później taśmy znów działają, a sylwetka pojawia się, jednak tym razem w pozycji embrionalnej. Zaczyna wymiotować, po czym staje i kiwa się na prawo i lewo. Po tym wszystkim mężczyzna porzucił pracę w fabryce i wyprowadził się z miasta. Pola w Colorado. Mówi się, że Russell Elliott był świadkiem dziwnych świateł, które unosiły się wokół jego farmy. Zaczął je dokumentować na wideo. Pewnej nocy udało mu się uchwycić o wiele więcej niż się spodziewał. W mroku dostrzegł małego kosmita, który wpatrywał się wprost w niego. Jest to jeden z tych filmów, które wyglądają trochę zbyt dobrze, przez co można wątpić w ich prawdziwość. Nie zmienia to jednak faktu, że nagrany kosmita przyprawia o ciarki. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Na Florydzie pewien mężczyzna wielokrotnie słyszał niepokojące odgłosy w swoim domu. Postanowił ustawić kamery w celu zbadania, co tak naprawdę się dzieje. Na nagraniu uchwycił coś absolutnie dziwacznego.
dziwny, świecący obiekt lata po jego kuchni, jakby skanując otoczenie. Kiedy zobaczyłem to po raz pierwszy, wydawało mi się, że mógł to być mały dron albo światło na cienkiej lince. Jednak po chwili to coś przeniknęło przez sufit. Nagranie zostało wysłane do instytutu zajmującego się badaniem takich zjawisk, aby profesjonaliści mogli ocenić, czy mogła to być ingerencja kosmitów w nasz świat. W Brazylii często zgłaszano, że wielu mieszkańców widzi dziwną istotę. Na tym filmie brazylijski program informacyjny próbuje złapać stworzenie przed kamerą. Postać pojawia się na chwilę i znika równie szybko w jaskrawym świetle. Ludzie twierdzą, że jest to dowód na teleportację kosmitów. A co wy o tym sądzicie? Na początku lat 90. XX wieku mężczyzna, który przedstawił się publicznie jako Wiktor, twierdził, że był na arenie 51 i przemycił wywiad wideo z prawdziwym kosmitą. He said he had a tape of a space alien, an ET that was being held in a military installation in Nevada. What is your occupation at Area 51? I won't answer that. I have had reason to be present at Area 51, but I'm not going to clarify whether or not I was there as an employee. Wiktor powiedział, że usunął ścieżkę audio, aby chronić rząd. Wyjaśni on jednak krok po kroku, co poszło nie tak. All right, we're looking at the interview suite at S4. It's kept dark for the comfort of the aliens. The figure who is just barely visible in the left foreground is the telepath. And behind the camera is a raked seating area for observers. The alien is seated behind a glass partition in a biocontainment area, which is maintained at biosafety level 2, the lowest designation. That's primarily for the protection of the aliens, not us. Przez prawie 30 lat od wypuszczenia tego filmu nigdy nie udowodniono, że jest on fałszywy. A jak wy myślicie? Czy faktycznie złapano prawdziwego obcego na taśmie, czy jest to tylko ustawiona sytuacja? Na stacji benzynowej w Peru pracownicy na nocnej zmianie nagle zauważają coś dziwnego. Delikatnie wyróżniająca się postać jest nie większa niż 1 metr. Gdy pracownicy zbliżają się do niej, to zdaje się przyspieszać, aby ich uniknąć. Wspominają, że istota miała kilka nóg, które wyglądały, jakby unosiły się nad ziemią. Pracownicy twierdzą, że to coś rozpłynęło się w powietrzu równie tajemniczo, jak wcześniej się pojawiło. Sprawa jest obecnie w toku badań w Stowarzyszeniu Ufologii w Peru. Kierownik hotelu Niagara Falls, Shane, poinformował, że zauważył dziwny, trójkątny obiekt na niebie nad jego hotelem. Natomiast kilka dni później przyjął dwóch dziwnych gości. One of my bellmen approached me, and he kind of had a weird look on his face, and he said to me, there's a couple guys in here looking for you. And I said, a couple guys? What do you mean? And he said, there's a couple really strange-looking men that were here. And they kind of freaked everybody out, and they were asking questions about you. They were really, really tall, he said, and they were identical height. They were the exact same height. They were wearing the exact same clothes and they had the exact same faces, like they were twins. Trzy osoby były świadkami przybycia mężczyzn i widziały na własne oczy ich dziwny wygląd. Czy byli to tajemniczy mężczyźni w czerni, którzy pojawiają się po bliskich spotkaniach z kosmitami? Pewnie nigdy się tego nie dowiemy, ponieważ jedynym dowodem w sprawie jest to nagranie z kamery przemysłowej. W kolejnym klipie widzimy mężczyznę, który słyszy dziwne odgłosy przed swoim domem. Pomimo protestów żony postanawia zbadać dźwięk. Jak się pewnie domyślacie, nie było to zwierzę. No.
So is this an alien, a creature, or just a very skinny guy in a mask? You decide. Więc czy to faktycznie obcy, czy ktoś postanowił zrobić głupi kawał? Dajcie znać, co o tym myślicie. Pewien youtuber z kanału Projekt CXV twierdzi, że schwytał na kamerze obcego, który poszedł za jego plecami. Nie zauważył tego na żywo, ale kamera aktywowana ruchem nagrała tą dziwną istotę. Gdy się przyjrzymy, faktycznie możemy dostrzec, że coś przechodzi za mężczyzną. Niezależnie od tego, czy jest to kosmita prawdziwy, czy też nie, decyzję zostawiam wam. W innym filmie youtuber pokazał swoim widzom fragment nagrania, w którym obca istota porusza się, a potem obserwowała kota, który przechodzi obok. Mężczyzna twierdzi, że jego filmy są w 100% autentyczne i potwierdzają istnienie obcych cywilizacji. Dzięki za oglądanie. Pamiętaj, aby ocenić ten film. Jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj ten kanał. Ja was jeszcze zapraszam na mojego Instagrama i trzymajcie się. Cześć!